Ja wiem, jaki jest Jacek Góralski. Poprosiłem go do linii, mówię: Jacek, musisz grać bezkontaktowo, nawet jak ci będzie zawodnik miał, nie możesz go dotknąć nawet, bo nas osłabić. A Góral jak to Góral? Mówi: też musimy podostrzeć, musimy jeszcze bardziej się pakować. Ja mówię: Góral, nie, nie, mówię, Góral, nie, ty nic nie musisz podostrzać, mówię. Co do ilu z tych piłkarzy ma pan wątpliwości co do tej Polsowej 11, a może tak będzie po prostu wyglądać 11? Nie mam wątpliwości. Czyli tak będzie wyglądać 11? Na dzisiaj tak, ale jutro jest mecz. Jak dobrze zagracie w Katarze? To odległa perspektywa. Ja mogę sobie dzisiaj marzyć, ale najpierw trzeba do Kataru pojechać. Jeszcze po drodze jest Liga Narodów. Wiemy, jak to bywało poprzednio tutaj, że nie wystarczy wygrać turniej, żeby pojechać na turniej. Gratulacje dla tych, którzy wygrali puchary w Europie, dla Nikoli Zaleskiego. Miło nam. No i gratulacje dla tych, którzy się cudem utrzymali. Gdzie jest ten Leeds United? Jakim cudem? Posadzili go na łasy, dzięki temu się utrzymali. Także. Przedstawię wam nowego zawodnika. Tutaj Józiu, chodź, z cyklu poznajmy się. Józiu, tutaj stewardessa, stewardessa go czymś zaraziła w samolocie. Także, tak, ale znalazł czas, przyleciał, także witamy Józia. Na kosz PZPN-u przyleciał w czasy tydzień w Poznaniu i wrócił do nas. Także. Panie doktorze, dużo zdrówka. Ile to lat? Kurde, 49. Ile? 49. To młody jesteś. Dwa lata muszę od Kopernika, wieś? Też fajna reakcja. Kolego z drużyny, Wojtek Szczęsny, wysłał do mnie SMS-a po tym, jak zobaczył w mediach zdjęcie Gabriela Sloniny z numerem 1. Czy macie coś zagrażony, tak? Nie, nie. Mój trochę, że tu chodzi o reprezentację U21, tak? Ja też musiałem się nauczyć tej jego tuby, bo on tą tubę wszędzie woził. Z tą muzyką. Ja, to nie jest moja muzyka. Ja mówię, kurde, niech on to tylko ściszy i bum, bum, bum. I cały czas, no on i jest... W szatni jest, też? W szatni nie. Też, ale przed meczami już nie. Ale jak idziemy na trening, obawiam się, bo mamy w poniedziałek na Legii trenować, to będzie długi wyjazd, a ta tuba to może głowy rozsadzić wszystkim. Sztab, bo nie mieliście okazji jeszcze się spotkać ze wszystkimi. To jest Kamil. Będzie odpowiadał za analizę, tutaj za wszystkie sprawy związane z wizualizacją i tak dalej. To jest Robert. To jest Andrzej, trener od bramkarzy. Tak? Także tak to wygląda, chłopcy. W takim składzie będziemy pracować co najmniej do wtorku. Za tydzień. Dobrze, co będzie dalej. Nawiązując do tych wesel, czy Karol Świderski i Przemysław Pocheta, z racji tego, że dopiero co wesela, no to będą mogli liczyć na jakąś taryfę ulgową w tych wesołach. Tak, usiądą na trybunach, żeby doszli do siebie. Historia się tworzy na nowo, panowie. Od dziś zaczynamy nowy rozdział, Katar. Zobaczymy, no tu w PZPN są takie zwyczaje, że jeden trener wygrywa eliminację, drugi jedzie na turniej, ale może się uda. Także to tyle, dobra?